Dziś zupełnie niezamierzony wykład perypatetyczny. Żadna burza mnie nie powstrzyma. Jak już przyszedłem, to zamierzam nagrać do końca. To, co w tej chwili robię, nie jest wybitnie normalne, ale z drugiej strony nigdy też nie było. Mam nadzieję, że wszyscy kojarzą pewną zbieżność tego, że ja mówię o czarach i mamy burzę. To z Szekspira. Ludzie inteligentni w czasie deszczu i burzy nie chowają się pod drzewami na cmentarzu. Tytuł niniejszego filmu nie jest tylko czczym chwytem na sezon ogórkowy. Dzisiejszy odcinek będzie, ostrzegam, dziwniejszy i odrealniony bardziej niż dotychczasowe. Święta Inkwizycja nie byłaby dziś ze mnie dumna i paręset lat temu miałaby ze mną używanie. Chociaż oczywiście i dziś mamy polowania na czarownice. Otóż ten odcinek poświęcony będzie historycznym powiązaniom pomiędzy dwoma tajemnymi, ulotnymi i pilnie strzeżonymi sztukami, mianowicie sztuką fugi oraz starożytną sztuką alchemii. Innymi słowy, kontrapunkt i magia, albo historyczne praktyki wykonawcze, a gusła. I co miał z tym wspólnego lipski guślarz, znany nam bliżej jako bogobojny Jan Sebastian Bach. Gdy w kontekście Bacha wspominam o sztuce alchemii i magii, to myślą sobie Państwo, że już ostatecznie oszalałem. To możliwe. Bo jeśli chodzi o Bacha właśnie i historyczno-przyszłościowe praktyki wykonawcze, jestem chwilowo faktycznie opętany. Za kilka dni w Świdnicy mierzę się po raz pierwszy w życiu z wykonaniem tytułowego Kunst der Fuge. A taka ekspozycja na sztukę fugi może człowiekowi pomieszać zmysły. Ma być na Facebooku festiwalowym pełna transmisja online. Zapraszam. Zamiast snuć wydumane opowieści o alchemicznych powiązaniach kontrapunktu, Kunst der Fuge najłatwiej oczywiście widzieć, jak każe literatura, w kategoriach zwycięstwa chłodnego rozumu i trzeźwego intelektu. Jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni, by kontrapunkt widzieć jako coś racjonalnego i uczonego. Mędrca, szkiełko i oko. Ale ktokolwiek spośród Państwa jest gotów przynajmniej na chwilę wziąć w nawias swoją wizję świata, to proszę wziąć pod uwagę taką oto hipotezę, że mianowicie historię i teorię muzyki i bachologię wygładzono tak, aby wyciąć z nich to, co wydawało się nieprawomyślne. A nieprawomyślnym była cała historia myśli okultystycznych, alchemicznych i ogólnie rzecz biorąc elementów magicznych czy zabobonnych. To dziś w ramach sprzeciwu i medialnej prowokacji proponuję odsłonę nieprawomyślną, kontrapunkt okultystyczny jako kontekst dla bachowskiego Kunst der Fuge. Jak zawsze wypada mi zaznaczyć, że ezoterycznej przygody z dawnym kontrapunktem nie byłoby dziś bez sponsora. Ktokolwiek wątpi w moją poczytalność, gdy sugeruję okultystyczne konteksty kontrapunktu, ten musi teraz zwątpić też w poczytalność naczelnego pieszczocha wykonawstwa historycznego, Johanna Mattesona. Ktokolwiek nurza się w muzyce dawnej, ten zderzył się już, niestety, z jego traktatem Neu eröffnete Orchestre z 1713 roku. Znaczna część historycznych praktyk wykonawczych i myślenia o muzyce dawnej została, niestety, oparta na grafomaństwie Mattesona. W tymże traktacie ogłosił on krucjatę przeciwko okultyzmowi w muzyce, atakując już na wstępie mojego ukochanego Athanasiusa Kirchera i jego muzurgię Universalis. O Kircherze mówiłem w poprzednich filmach. Tu tylko przypomnienie. To autor niesamowity. Powód ataku był groteskowo paranormalny i pozamuzyczny. Mattesson żali się, że wypożyczył niegdyś własny egzemplarz muzurgi pewnemu muzykowi, który następnie zamiast do pogłębienia wiedzy muzycznej miał ów traktat wykorzystać do okazjonalnego seansu spirytystycznego, wskutek czego wywołał ducha. Ów muzyk miał przekonywać Mattesona, że takie rzeczy się zdarzają, a na dowód przywoływać pisma różnych muzycznych okultystów. Mattesson się na tę okoliczność zżymał, ale osobiście uważam to za niesamowicie zabawne, że Kirch zadziałał jak dżin z lampy. Mattesson był na nie. I to nawet nie dlatego, że sam miał ochotę ducha wywołać, ale mu się nie udało. Muzyki jego zdaniem nie należało wiązać z zaświatami i magią. Pisma muzyczne należało zracjonalizować i wykastrować z nadprzyrodzenia.
Pytanie tylko, dlaczego już na piątej stronie swojego traktatu Matezon poczuł się w obowiązku zaznaczyć, jak bardzo nie podoba mu się myślenie magiczne. Najbardziej oczywiste wytłumaczenie zacietrzewienia Matezona wydaje się stosunkowo proste. Otóż istniała w historii tradycja wiązania sztuk muzycznych z czynnikami nadprzyrodzonymi oraz jakimiś tajemnymi arkanami. I nie ma w tym nic szczególnie zaskakującego. Muzyka była częścią świata, a świat próbowano zrozumieć wszystkimi dostępnymi metodami. Tych metod nie dało się, jak dziś, podzielić na naukowe i nienaukowe, ezoteryczne. Granica pomiędzy nauką, sztuką, religią a magią to stosunkowo nowożytny wymysł. W 2020 roku, gdy ktoś mówi alchemia, to wyobrażamy sobie siłą rzeczy to, co widzieliśmy w filmach. Przygarbionego starca, który coś pichci, albo szarlatana, który bawi się w nieczyste i podstępne gierki. Podobnie okultyzm to coś, co się widziało w amerykańskich filmach i czym straszy się dzieci na katechezie. Ale ten obraz to w dużej mierze wymysł XIX i XX wieku, utrwalony w książkach i filmach. Alchemia i sztuki tajemne miały swoje dobrze ukonstytuowane miejsce w dawnym świecie. Astrologów, okultystów, alchemików, czarownice i Bóg jeden wie co jeszcze można było znaleźć wszędzie, nie tylko w lochach zamków. To alchemicy, astrolodzy czy inni dziś wyśmiewani, czy przedstawiciele innych dziś wyśmiewanych profesji byli na swój sposób ówczesnymi naukowcami. Traktaty alchemiczne stały na półkach tuż obok traktatów o czymkolwiek innym. A nawet Kościół rzymski, wbrew obiegowej opinii, miał inne polityczne priorytety niż ściganie podejrzanych eksperymentów i podejrzanych fascynatów sztuk tajemnych. Takich jak na przykład ten pan. Gdyby inkwizycja łapała każdego alchemika, znalibyśmy dziś mniej kompozycji Claudio Monteverdiego. Jak dowodzą jego listy, kompozytor miewał lepsze rzeczy na głowie niż pisanie traktatu o kontrapunkcie, czego niestety nigdy nie zrobił, albo lepsze niż pisanie kolejnej księgi madrygałów. Uprawiał bowiem namiętnie alchemię. Mając do wyboru kamień filozoficzny albo kolejną operę, preferowany obiekt pożądania był pewnie dla każdego, również Monteverdiego, jasny. Fascynacja Monteverdiego praktyką alchemii jakoś mało się w literaturze muzycznej pojawia, a szkoda, i to nawet trochę dziwne, bo doprawdy nie mamy wybitnych dowodów na to, by poza muzyką i alchemią właściwie cokolwiek go interesowało. Gdyby interesował się czymkolwiek innym, botaniką, piramidami w Egipcie lub baletem mongolskim, to przecież wszystkie aspekty powiązań już by muzykologia przebadała pod kątem mniej lub bardziej wydumanych zbieżności czy inspiracji. My, wielce oświeceni ludzie XXI wieku, patrzymy na takie rzeczy jak alchemia z uśmiechem i politowaniem. W dawnej nauce kontrapunktu tymczasem, przez którą każdy adept muzyczny jakoś tam przechodził, znajduje się wiele analogii do żywiołów czy astrologii. Kompozytor, patrząc na świat, mógł patrzeć oczami ukształtowanymi dziwnymi drogami. Inspiracja filozoficznymi i praktycznymi elementami alchemii, na przykład w silnie zmetaforyzowanym kontrapunkcie Monteverdiego lub jakiegokolwiek innego kompozytora, wydaje się zupełnie możliwa. W obu dziedzinach, w kontrapunkcie i alchemii, coś przedstawia coś innego. W obu mamy style rappresentativo, czy imitację natury, nawiązania do mitologii, symbolikę przemiany itd. Wyobraźmy sobie, że Monteverdi kogoś uczy kontrapunktu i tłumaczy mu jakieś zagadnienia. Czy jeśli spędził poprzedni tydzień na zgłębianiu alchemii, to czy w ogóle by się o niej nie zająknął? Nie nasunęłyby mu się jakieś analogie? Albo weźmy całe tak ukochane przez XXI wiek pojęcie afektu muzycznego. Na litość, gdyby się przyjrzeć jego oryginalnej formie, przecież to jest czarnoksięstwo w czystej postaci. Jakaś forma rzucenia uroku na drugiego człowieka przy pomocy nieoczywistych muzycznych zaklęć. Afekty afektami. Ale nic w muzyce tak bardzo nie pobudzało alchemicznej czy magicznej wyobraźni, jak kontrapunkt skomplikowany, w odróżnieniu od zwykłego stawiania sobie nutek. Kanony o skomplikowanej, niejasnej strukturze, działające w lustrzanych odbiciach i permutacjach, albo kompozycje, w których głosy mogą się zamienić miejscami, a więc w muzycznej nomenklaturze tak zwane kontrapunkty podwójne, potrójne i poczwórne. To coś, co na naszych oczach może się przepoczwarzyć i niby być dalej tym samym, ale jakoś zupełnie inaczej, jak na przykład ołów w złoto. Zjawiska zachodzące w kontrapunkcie były praktycznie idealnym ucieleśnieniem tego, czego szukali alchemicy.
I tak na przykład traktat alchemiczny Atalanta Fugiens Michela Mayera z 1617 roku, taki praprzodek dzisiejszych multimediów, zawiera emblematy, czyli motto, obraz i tekst, okraszone muzycznymi kanonami. Do kupy stanowią jakiś przekaz o jakichś wielkich misteriach. Traktaty alchemiczne pisane były zwykle zagadkami i alegoriami, tak żeby czytelnik niewtajemniczony w kody kulturowe w ogóle nie miał pojęcia, o czym czyta. Zupełnie jak traktaty o kontrapunkcie, prawdę mówiąc. O różnych ukrytych wymiarach, przyczynach i skutkach, harmonii sfer i tym podobnych. Już kiedyś mówiłem w odcinku bodaj trzecim, gdzie wystąpili gościnnie okultyści pokroju Roberta Flada. Ale to wszystko był w zasadzie taki ogólny zarys odnoszący się do liczb i proporcji i muzycznej wizji świata. Wszystko ograniczało się tam de facto do podstawowej matematyki i filozofowania. Natomiast alchemia, podobnie jak kontrapunkt, to już wykorzystanie tego w praktyce i działaniu, by zbadać procesy i osiągnąć skutki. Oraz aby stworzyć tajemną dziedzinę, którą następnie będzie można pielęgnować, uprawiać i komuś może nawet po cichu przekazać. To, co mogło służyć do twórczości alchemicznej lub muzycznej, lepiej było jednak trzymać dla siebie na własność, jako kartę przetargową. Johann Kunau, poprzednik Bacha w Lipsku, twierdził chociażby, że wielcy muzycy oddaliby raczej ostatnią parę spodni niż swoje sekrety branżowe, podobnie jak mistrzowie fechtunku, co zawsze najlepsze kroki zachowują w tajemnicy. Niektórzy muzycy mieli nawet wymyślać własną notację muzyczną, by nikt im utworów nie wykradł. Alchemicy działali podobnie. Taka mentalność gildii. Wgląd w tajemne arkana jakiejś sztuki traktowano jako przywilej. Zaszczyt, na który należało zasłużyć, za które należało sowicie zapłacić. Dziś, w przeciwieństwie do alchemii, kontrapunkt w szczątkowej formie jest przedmiotem na studiach. Dawniej natomiast operowanie kontrapunktem było dużo bardziej owiane tajemnicą. Pewien niemiecki kantor, Joachim Buchstedt, miał to dobrze rozumieć. Po pierwsze, miał swoją inwencję muzyczną podpędzać praktykami okultystycznymi, co budziło, powiedzmy, lekki niesmak. Po drugie, znał wartość arkanów kontrapunktycznych. Pobierał od chętnych opłaty za każdy wgląd do posiadanego przez siebie traktatu o kontrapunkcie podwójnym. I pilnował, by ktoś za długo się tajemniczemu traktatowi nie przyglądał. Tożsamość tego tajemniczego traktatu, którego fragment tu pokazuję, na razie pozostawię niedopowiedzianą, bo chciałbym dokończyć jego studiowanie i kiedyś, jak Bóg da, o nim zrobić osobny odcinek. Tu się tylko podzielę chichotem historii. Dziś takie rzeczy dostępne są powszechnie w internecie, ale nie ma ich komu oglądać. Jednym z chętnych, łaknących wiedzy był wówczas kuzyn Bacha, Johann Gottfried Walther, który podstępem wykradł ów traktat na jedną noc i przepisał całość na własny użytek. Buchstedt zresztą w swoim własnym, późniejszym traktacie ubolewał gorzko nad tym, jak intelektualne wycieczki w arkana kontrapunktu nie dają wymiernych korzyści materialnych. To dlatego jego zdaniem muzycy popychani są ku lżejszym gatunkom, galanterien. Klawesyniści rozpoznają tutaj słowo galanterien. Używał go na przykład Bach do określania tańców w suitach. I faktycznie tacy na przykład klawesyniści dziś najchętniej popychają na klawiaturach takie właśnie kawałki. Notabene, słownictwo i metaforyka zdradza fascynację traktatami alchemicznymi. Mowa o esencjach, złocie, sekretnych laboratoriach, minerwy i takich tam. Od razu widać, kto z kim sympatyzował i co czytywał. O inspiracje okołoalchemiczne w muzyce podejrzewa się kilka osób z kręgu Bacha, Reinkena, Tylego, a nawet Buxtehudego. Sporo traktatów alchemicznych zgromadził wspomniany kuzyn Walther. Wspominałem już kiedyś, że jednym z ostatnich czarnoksiężników muzycznych był znany powszechnie Andreas Werkmeister. I to on jest tu najlepszym przykładem. Przeczytał traktaty wielu okultystów, ale umiejętnie podpierał ezoterykę kanonicznymi pismami chrześcijańskimi. Przemienianie głosów miejscami w kanonach uważał za odbicie reguł widocznych w ciałach niebieskich, przyrodzie oraz ciałach ludzkich. Kontrapunkt dawał, zdaniem Werkmeistera, wgląd w ukrytą strukturę wszechświata. Opracowanie chorału Vater Unser in Himmelreich w różnych permutacjach kontrapunktu poczwórnego podał jako przykład Himmelreich, czyli Królestwa Niebieskiego. W kontrapunkcie poczwórnym wszystkie głosy mogą się zamieniać miejscami. Taka maszyneria Królestwa Niebieskiego. Tu krótki przykład. Ale znowu,
to raczej przykład pokazania tego, jak wielkie misteria kryją się w sztuce, a nie jak je praktycznie zrobić. Werkmeister poczwórnego kontrapunktu raczej nie nauczy. Podsumowując, klucz do operowania zawiłym kontrapunktem miał w sobie elementy tajemne. Znalezienie się w dystyngowanym gronie wielkich kontrapunkcistów wymagało czegoś więcej niż tylko pójścia do księgarni i obkupienia się w książki leżące na wystawie. Muzycy rozumieli wartość tej tajemnej gałęzi nauki i sztuki, dlatego chętnie strzegli swoich sekretów. Im pilniej chowano wskazówki, tym cenniejsze się one stawały. Ten stan rzeczy w pierwszej połowie XVIII wieku zaczął jednak mierzić część muzycznego establishmentu. Zaczęto domagać się ujawnienia tajemnic i przewietrzenia domeny muzycznej. Kawa na ławę, karty na stół, sekrety na światło dzienne, a traktaty na 1000 stron wywlegające wszystkie brudy z szafy zaczęły się wówczas właśnie pojawiać. Na czele tej grupy piszącej traktaty tego rodzaju stanęło dwóch znienawidzonych przeze mnie grafomanów, mianowicie cytowany już wcześniej Matteson oraz Dawid Heinisen. Naszej sztuce muzycznej przysłużyłby się wielce jakiś uczony, który by możliwie zebrał wszystkie muzyczne sekrety, zarówno własne, jak i te arcana musica, gdzieś krążące po świecie, oraz pilnie wyszukał wszystkie rozwiązania kontrapunktycznych zagadek. Takie przedsięwzięcie mogłoby zredukować popularne zachwyty nad tymi zaklęciami przelanymi na papier i ujawnić nadużycia przesadnego kontrapunktu, a my moglibyśmy nauczyć się używać muzycznego rozumu do spraw istotniejszych. Heinisen najwyraźniej nie zamierzał nikomu płacić za wgląd do traktatu o kontrapunkcie. Ktoś uczony miał to zrobić za niego, wykraść sekrety i ujawnić wszem i wobec. Heinisena się dziś lubi i cytuje jako znawcę tematu. Ale wydźwięk powyższego zdania jest w sumie zabawny. Najwyraźniej Heinisen dostrzegał w skomplikowanym kontrapunkcie sporo zagadek, których rozwiązania nie znał. Z drugiej strony postulaty Mattesona i Heinisena wynikały poniekąd z przemian stylistycznych. Skomplikowany kontrapunkt jawił im się nie tylko jako niepotrzebnie zmitologizowana wiedza tajemna, ale także coś w muzyce niepotrzebnego i nieprzekonującego. Chcieli naturalności i melodii, a nie zagadek. Postulat naturalności i melodii powinien się Państwu skojarzyć z poprzednim odcinkiem, gdzie opowiadałem o ataku Scheibego na Jana Sebastiana Bacha. Ataku, w którym m.in. pojawiał się postulat wyodrębnienia melodii oraz tworzenia sztuki bardziej naturalnej, czego u Bacha było brak. Znienawidzony przeze mnie duet Matteson-Heinisen wiódł muzykę na barykady z jasnym przekazem. Muzykę upraszczać i wyzwalać z okowów tradycji. Dać muzyce jasną i naturalną melodię oraz wyzbyć się kontrapunktycznych zabobonów. Żadnej alchemii, żadnych kontrapunktycznych zagadek i sekretnych umiejętności. Paradoks jest taki, że ich traktaty zyskały w XX wieku wielką popularność. Stosuje się je jak wytrychy do całej muzyki dawnej, ale czy ktoś właściwie zna jakieś ich, na przykład, kompozycje? Ćwierć wieku później Marpurg, sympatyzujący z prokontrapunktycznym stronnictwem bachowskim, stwierdził, że potężna sztuka kontrapunktu na przestrzeni wieków cenniejsza była niż złoto. Ale że przekazywano ją metodą mistrz-uczeń, mówił, jako że otaczało ją zbyt wiele tajemnic, by powierzyć je wszystkie podręcznikowi, w końcu zniknęła z powierzchni ziemi. Ale zanim zniknęła, wydarzyła się jeszcze jedna wielka rzecz, a raczej dała jeden wielki owoc. W poprzednim odcinku, dotyczącym ataków na Bacha, pojawiła się w zagadce postać Wawrzyńca Mitzlera. Zaprzyjaźniony z Bachem brał udział w całej sprawie dyskusji o domniemanym nadmiarze sztuki w bachowskich kompozycjach. To on mieszkał w Końskich na 250 lat przed niedawną debatą prezydencką. To on przetłumaczył na niemiecki podręcznik do kontrapunktu Fuchsa. I to jemu właściwie można by nadać miano ostatniego z wielkich czarnoksiężników muzycznych. Był zapalonym chemikiem i chyba też można go nazwać okultystą, ponieważ do swoich chemicznych sekretów, którymi się chwalił, zaliczał wypowiadanie zaklęć ułatwiających transmutację. Wśród wszystkich ówczesnych utyskiwań na niedostatek dzielenia się wiedzą muzyczną i arkanami kontrapunktu, Mitzler w 1738 roku powołał do życia korespondencyjne Towarzystwo Nauk Muzycznych. Brzmi urokliwie, ale chyba bez wielkiej przesady można by formułę towarzystwa porównać do ekskluzywnej loży. Niekoniecznie masońskiej. Celem towarzystwa miała być poniekąd wymiana wiedzy i umiejętności.
tych wszystkich sekretnych elementów związanych ze sztuką muzyczną. Takie bractwo ostatnich strażników Świętego Graala. Matezona w tym towarzystwie nie było, a Hajnisian już nie żył, więc ominęła go szansa na niebycie zaproszonym. Jednym z pierwszych członków został okultystycznie zorientowany kantor Heinrich Bockemeyer, zaszczuty parę lat wcześniej przez Matezona, spadkobierca alchemików. 10 lat później dołączył Bach. Notabene, najbardziej znany portret Bacha został namalowany właśnie na okoliczność wstąpienia do towarzystwa. Każdy z członków musiał wywiązywać się okresowo z obowiązku przedstawiania wybitnego wkładu w naukę muzyczną. Naukę, nie sztukę. Bach przedstawiał co mógł, czyli spekulatywne, skomplikowane utwory w postaci muzykalisches opfer czy kanonów. Ale ostatecznym i największym dziełem miało być coś, co przerosłoby wszelkie wyobrażenia, czyli Kunst der Fuge. Projekt pochłaniający Bacha przez kilka lat, coś, co zapewne uważał za swój pomnik mający zapewnić nieśmiertelność. Kunst der Fuge, mówiąc najprościej, pokazuje wszystko to, co w kontrapunkcie połowy XVIII wieku było możliwe. Jeden temat przez kilkanaście utworów i około półtorej godziny jest wałkowany permutacjami i transmutacjami. Wbrew obiegowej opinii, Kunst der Fuge na swój sposób jest skończone. Kanony, fugi lustrzane i kontrapunktusy, czyli rodzaje fug z dodatkowymi skomplikowaniami, one wszystkie tworzą spójną, zamkniętą całość. Ale Bach konsekwentnie próbował ciągle coś dodać, wskutek czego w chwili śmierci proces wciąż był być może w toku. Ostatnie domniemane ogniwo, poczwórna fuga, zachowało się tylko we fragmencie, który urywa się po przeprowadzeniu i połączeniu ze sobą pierwszych trzech tematów, z których trzeci to słynne BACH. Fuga miała być poczwórna, a tymczasem brakuje czwartego tematu, który miał być temat muzyczny spajający całe Kunst der Fuge. Tym samym cały zbiór nosi nazwę nieukończonego, bo gdyby Bach pożył dłużej, to jeszcze kilka rzeczy miało się wydarzyć. Jedna rzecz wydarzyć się nie miała na pewno. Bach nie zamierzał opisać słownie, jak takie kontrapunkty tworzyć. Tym samym poniekąd zapewniał sobie, że chętni, którzy chcieliby sztukę kontrapunktu posiąść, musieliby godzinami z jego dziełem obcować. To podobna sytuacja jak uczenie się gry na instrumencie u kogoś, kto nie daje komentarza i nie zaprasza ucznia do instrumentu, a cała pedagogika opiera się na pozwoleniu, by na siebie patrzeć i słuchać. Słuchanie Kunst der Fuge to siedzenie na tureckim kazaniu i warto się z tym pogodzić. To taka podróż do granic wytrzymałości i rodzaj intelektualnego sadyzmu. Dzieło sztuki, które jest oczywiście estetycznie wartościowe i wybitne, ale jego zawartość z założenia musi wymykać się percepcji. Mózg ma swoje ograniczenia w zauważaniu, konotowaniu i podążaniu za dźwiękami. Wielu na przestrzeni lat zastanawiało się, co Bach sobie myślał, tworząc coś tak abstrakcyjnego. I tu, wydaje mi się, pomaga spojrzenie na kontrapunkt w kategoriach właśnie surrealnych, takich niby alchemicznych. Ani nie afektami, ani nie teologią, ani nie chłodnym rozumem. Słuchając Kunst der Fuge wchodzimy w coś, co było owiane mgłą tajemnic, których wielu ludzi pożądało i wielu się bało. Podsumowując, nie mówię, że Bach był okultystą, alchemikiem, albo że trzeba doszukiwać się ukrytych znaczeń, albo że z Kunst der Fuge, jak się dobrze pogra, to niczym z Kieślera wyjdzie brama do innych wymiarów. Chociaż są osoby, które znalazły w jego twórczości elementy kabały i podejrzanej numerologii. Ale z drugiej strony zdzierżyć nie mogę, gdy na całą domenę kontrapunktu patrzy się bez lekkiego dreszczyku. A no bo to taki element dzieła muzycznego, ćwiczenia na papierze trzeba robić, ktoś tam kiedyś sobie jakąś fugettę napisał, są też gdzieś do tego przejmująco nudne podręczniki i tak dalej. W czasach, gdy kontrapunkt rządził muzyką, skojarzenia z nim wiązane były jak najdalsze od dzisiejszych ziewnięć. To była rzecz pożądana, groźna, tajemna, cenniejsza niż złoto, powiązana z nadprzyrodzeniem i niebezpiecznie pociągająca. W epokach uniesień emocjonalnych, przyjemności estetycznej albo kultury popularnej, Kunst der Fuge pozostaje absurdalnie monstrualnym pomnikiem wartości niepopularnych. Parafrazując tych autorów, których dziś cytowałem, w nagrody za wysłuchanie całości nie dostaniemy kamienia filozoficznego, ale za to możemy uczestniczyć w wycieczce dokumentującej całą znaną drogę do jego otrzymania. To, że ktoś nie ma ochoty być wystawionym na działanie takiego dzieła sztuki, może się oczywiście zdarzyć. Ale szkoda byłoby żyć w świecie, w
którym wystawialibyśmy się tylko na to, co jesteśmy w stanie zrozumieć, pojąć i docenić. Szkoda byłoby tylko robić te rzeczy, za które się dostaje wymierną nagrodę. Skoro Bardaje, i to właśnie Kunst der Fuge musiał uważać za swoje największe osiągnięcie, to wypada korzystać.